Łąka kwietna, jak sama nazwa mówi, to po prostu łąka, na której rosną kwiaty. A promujemy to dlatego, że łąka kwietna może zastąpić miejski trawnik. I to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. Jesteśmy teraz w dobie zmian klimatu, bardzo zauważalnych, i zakładanie łąk kwietnych jest jednym ze sposobów zapobiegania suszy w mieście. Do tego zachęcamy mieszkańców, do tego zachęcamy metropolitalnych włodarzy, żeby zastanowić się, gdzie na terenie miejskim czy na terenie prywatnym zamiast trawnika założyć po prostu kwietną łąkę. Projekt będzie dwuczęściowy. Najpierw przeprowadzimy dla uczestników warsztaty, czym w ogóle łąka kwietna jest, jakie są jej plusy, jak ją zakładać, a potem wyjście w teren na przygotowanym już gruncie wskazanym przez miasta. Uczestnicy będą fizycznie wysiewać nasiona, których miejmy nadzieję, że efekt zobaczymy w przyszłym roku na wiosnę. Siejemy łąki wieloletnie, które można siać albo późną jesienią, albo wczesną wiosną. No i tutaj wszystko zależy od tego, jaką mieszankę łąki kwietnej wybieramy. No i te, które właśnie wybraliśmy, mogą być siane właśnie w tak późnym terminie. Mimo że wszystkim nam się kojarzy, że kwiaty to powinny być na wiosnę wysiewane. Łąka przede wszystkim żywi owady, cieszy nas swoim kolorem. No i też może pełnić na większych obszarach różne takie funkcje wspomagające miasta. Tak jak na przykład chłodzenie w czasie, kiedy jest zbyt gorąco lub kiedy jest zbyt nawalny deszcz, to ona wchłania wodę. No i oprócz tego dodatkową funkcją jest to, że oczyszcza powietrze, co też jest równie ważne.